Witamy Państwa w naszym porannym programie. Jest godzina 9, zatem w naszym studiu kolejny gość, profesor Tomasz Grzyb, psycholog społeczny. Dzień dobry Panie Tomku, witam serdecznie. Panie Tomku, chciałem zacząć, bo to początek nowego roku, jutro pierwsze święto, bo Trzech Króli, my lubimy świętować generalnie jako nacja. Powiem Panu, mam takie wrażenie. Chyba ludzie w ogóle lubią świętować. Myślę, że to jest ważne, żeby raz na jakiś czas odrobinę się zatrzymać, dać sobie odrobinę luzu. Zwłaszcza, że ten czas okołoświąteczny to taki czas przedłużonego świętowania, a dobrzy weterynarze mówią, że istnieje coś takiego jak końska choroba. I ta końska choroba polega na tym, że jeśli koń przez jakiś czas wypoczywał, albo był chory, albo no, nie mógł pracować w takim normalnym rytmie, to później nie może wrócić do takiego normalnego rytmu pracy, bo weźmie i zdechnie. I myślę, że ludzie mają podobnie, że dobrze byłoby po tych świętach, po Sylwestrze dać sobie jeszcze chwilę, żeby... Czyli, że nie od razu galopem, tak? Tak? Tylko jednak, kłus. Panie Tomaszu, spotykamy się dlatego, że ten początek roku to zawsze jest taka ocenność tego, co było poza nami. CBOS zrobił badania, z którego wynika, że 52,4% badanych ocenia, że 2022 rok był osobiście dla nich dobry. Dla Pana też? Też jest Pan w tej grupie ponad 52% zadowolonych rodaków i ponad 51,2% mówi, że był to dobry rok dla ich rodzin. Co ciekawe dla mnie, dlatego pytam Pana jako socjologa, psychologa społecznego, że mówimy ciągle, że jest źle, a właściwie coraz gorzej. To no, jak my jesteśmy narodem lubiącym narzekać, ale jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że zazwyczaj to narzekanie kończy się taką rytualną frazą, no ale jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było, albo jak będziemy razem, to sobie z każdym problemem poradzimy. No jeżeli spojrzymy na 2022 rok, to obiektywnie rzecz ujmując, to był bardzo trudny rok. Takie wydarzenia, które miały w nim miejsce i takie wydarzenia, które bezpośrednio nas dotyczyły, to były rzeczy, których nikt naprawdę w styczniu 2022 roku nie był w stanie przewidzieć. To były czasy, czy to był czas, jest cały czas, w którym ludzie przypominali sobie no, najstraszniejsze wspomnienia z okresu II wojny światowej. Znam osobiście takich ludzi, którzy przeżyli II wojnę i w momencie, w którym pojawił się koniec lutego, początek marca ubiegłego roku, no, przestawali spać, mieli problemy z przypominaniem sobie tych strasznych rzeczy, które były ich udziałem. Więc rzeczywiście to był obiektywny trudny rok. To, że aż 52%, bo tak można powiedzieć, aż 52% ludzi uważa, że dla nich to był rok zupełnie niezły, co najmniej, to naprawdę bardzo dobry wynik. No to z kolei ponad 57% uważa, że był to zły rok dla Polski, a 76% ponad uważa, że był to bardzo zły rok dla świata. Co ciekawe, bo to jest takie ujęcie najgorsze procentowo od 1986 roku, więc zdajemy sobie sprawę z tego, bo rozmawialiśmy rok temu quo vadis ludzkości, prawda? I widzimy chyba jednak, dokąd to zmierza. No tak, w ubiegłym roku, kiedy rozmawialiśmy o tym, jaki on będzie, to pewnie myśleliśmy, no tak, przetrwaliśmy 2020, przetrwaliśmy 2021, coś nam się od życia należy. Ten 2022 powinien być rokiem oddechu. Najwyraźniej nie był i to także widać w wynikach tych badań. Ludzie podkreślają to, że dla nich osobiście to nie był rok najgorszy, ale jeśli spojrzy się na tę perspektywę globalną, jeśli spojrzy się na ludzi, którzy na przykład musieli szukać schronienia w Polsce, bo w miejscach, w których do tej pory mieszkali, trwa wojna, no to nie można mówić o tym roku, że był szczególnie udany. A zatem ta perspektywa pokazuje pewną wrażliwość. Pokazuje pewną wrażliwość na to, że nawet jeśli ja widzę, że w moim życiu nie jest najgorzej, to nie mogę zamykać oczu na to, że inni mają naprawdę, naprawdę źle. Ale to też pokazuje, że być może nauczyliśmy się pewne rzeczy doceniać. Być może nauczyliśmy się zwracać uwagę na to, że sam fakt, że masz co jeść, że masz gdzie się schować, że na twoją głowę nie lecą bomby. To jest rzecz, którą należy doceniać i to jest rzecz, o którą niesłychanie należy dbać. Człowiek i wojna i koniec epidemii. To chyba dwie rzeczy, które na pewno tak już tu właściwie w naszej rozmowie się pojawiły. Tak, to takie dwie najbardziej istotne sprawy, które w ubiegłym roku się pojawiły. Jedna spodziewana, bo przecież wyczekiwaliśmy końca pandemii. Druga kompletnie niespodziewana. Ja specjalnie, żeby przygotować się do naszej rozmowy, szukałem różnego rodzaju opinii politologów, specjalistów od bezpieczeństwa międzynarodowego, różnego rodzaju ekspertów, którzy jeszcze w styczniu, jeszcze w lutym mówili, że wojna w Europie jest absolutnie niemożliwa. Że coś takiego nie może się przytrafić. Ale to trochę tak, jak pisał w swojej książce Nassim Taleb, to słynna książka o czarnym łabędziu. Wszyscy spodziewamy
spodziewamy się czegoś, ale nagle pojawia się jakiś jeden element, który jest kompletnie niespodziewany, który wywraca porządek świata dookoła nas. Zwróćmy uwagę, że nawet prognozy pogody, które obserwujemy, to są rzeczy, które się sprawdzają o tyle, o ile. Cóż zatem mówić o bezpieczeństwie międzynarodowym? Proszę pana, jest pan bardziej ESA, czy uważa pan, że w naszym kraju jednak w tamtym roku panowała, zwłaszcza w sferze politycznej, głównie odklejka? Ja myślę przede wszystkim o szpilkolocie, biorąc pod uwagę te słynne młodzieżowe słowa roku, bo rozumiem, że do tego mamy teraz nawiązać. Nie mogę tego essa jakoś sobie tak, wie pan, wkomponować, ale już nie jestem młodzieżą. Trzeba sobie seksmisję przypomnieć, tak? Tam essa się pojawiała. Ja mam bardzo ostrożny stosunek do tego rodzaju plebiscytów. Mam wrażenie, że trudno jest namaścić jakieś słowo na być młodzieżowym słowem roku. Zresztą nasz język jest ciągle zmienny, on ciągle podlega różnego rodzaju modyfikacjom. Język, którego używamy, to jest też język, który reaguje na bieżące wydarzenia, więc to, że w jednym roku pojawia się szpilkolot, w drugim essa, a w trzecim odklejka, a w czwartym jeszcze jesieniara, jeśli dobrze pamiętam, to wcale nie oznacza, że za 3 lata będziemy wiedzieli, o czym mowa. Więc nie przywiązywałbym tego wielkiej wagi, ale to też jest jakiś probierz jakiejś wrażliwości językowej. Mówię o tej odklejce, bo zmierzam do sfery politycznej, bo trudno też do niej się nie odnosić w 2022 roku, bo wiemy, jakie różnego rodzaju perturbacje polityczne, myślę o naszej, o polskiej scenie, i o polskiej zresztą też mieliśmy, więc to słowo odklejka, nie wiem, czy czasem jednak nie pasuje w dużej mierze. Znaczy, to prawda, że myślę, że spora część wyborców ma takie poczucie coraz większego dystansu, który pojawia się pomiędzy rządzącymi i suwerenem. Tego dystansu, który wynika z... No właśnie z takiego odklejenia od realnych problemów, z takiego braku zwracania uwagi na rzeczywiste kłopoty, z którymi zmagamy się każdego dnia. I oczywiście to jest ważne, żeby sobie uświadamiać, że takie odklejenie się jest groźne. I to dla każdej strony sceny politycznej. I to dla każdego, która chciałaby w polityce coś sensownego robić. Więc pamiętajmy o tym, że realni ludzie mają swoje realne problemy i zbliżanie się do tych problemów jest istotne. No i na koniec, panie Tomaszu, chciałem zapytać pana, 2023 numerologicznie to będzie 2023, czyli da nam numerologiczną siódemkę. Numerologiczna siódemka z kolei to liczba szczęśliwa. Gdzie możemy widzieć, no, coś dobrego w 2023 roku? Myślę o naszym społeczeństwie. Ja bardzo lubię takie prognozy numerologiczne, bo one mi przypominają wiecznej pamięci Jacka Gmocha, który miewał takie fascynacje różnymi statystykami. Mówił, że jeżeli jakaś drużyna do 7 minuty nie strzeliła bramki, albo nie straciła do 17, to wtedy na pewno wygra 3-1 pod warunkiem, że będzie hat-trick. Więc ja bym się tym bardzo przesadnie nie przejmował. Natomiast jedna rzecz, która z całą pewnością jest dla nas nauką z roku 2022, to jest to, że potrafimy być lepsi, niż nam się wydaje. Myślę, że to, co się wydarzyło w Polsce na polskich dworcach, to, co się wydarzyło w naszych domach wtedy, kiedy zapraszaliśmy do nich Ukraińców, to, co się wydarzyło wtedy, kiedy musieliśmy pomagać realnym, konkretnym ludziom, którzy po prostu stawali na obcej sobie ziemi i nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, i nagle znajdowały się osoby, które chciały je rozwozić po całej Polsce, które chciały im dawać gościnę, które chciały im pomagać. To jest rzecz, która jest niesłychanym dowodem na to, że wcale nie jest tak źle z nami, jak moglibyśmy myśleć. My często narzekamy na znieczulicę, często narzekamy na to, że nie potrafimy sobie nawzajem pomóc. Okazuje się, że potrafimy. I myślę, że to jest rzecz, której powinniśmy się trzymać przy jednym założeniu, że wszystko to robimy razem, że tworzymy pewną wspólnotę i że tego rodzaju sytuacje, jakie miały miejsce w 2022 roku, te wspólnoty po prostu potrafią uruchomić. Trzymajmy się tej myśli. Oby tak było, zwłaszcza, że WOŚP przed nami, a WOŚP zawsze jest tym fajnym takim początkiem absolutnie roku, tak, prawda, który pokazuje to, co pan powiedział, jak potrafimy być skonsolidowani we ważnych dla nas momentach. No to wszystkiego dobrego, panie profesorze, w 2023 roku. Profesor Tomasz Grzyb był naszym i państwa gościem o poranku.